Ciekawe zapytanie mojego widza, internauty, który utracił prawo jazdy kategorii B. Czy będzie przechodził badania okulistyczne w kierunku tak zwanej wrażliwości na olśnienie oraz tak zwanego widzenia zmierzchowego, jak również czy brak widzenia przestrzennego, inaczej zwanego stereoskopowym lub obuocznym, wyklucza go z tej kategorii prawka amatorskiego. Szanowny panie doktorze, w następny wtorek wybieram się na badania lekarskie do WOMP-u po zabraniu prawa jazdy za alkohol, także kierowco, gdzie nie wiadomo o co chodzi, z reguły chodzi o jazdę po alkoholu. Zastanawiam się, czy będę musiał przechodzić badania okulistyczne w ciemni i na stereometrze. Dodam, że musiałem wykonać również badania psychologiczne, które zrobiłem prywatnie. Mam zaświadczenie, że widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie jest w normie. Przyznam jednak, że miałem problemy w ciemni i przy ustawianiu tzw. patyczków, ale jakoś się udało. Zastanawiam się jednak, czy będę musiał przechodzić jeszcze raz to w WOMP-ie, czyli w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, z poważaniem. Jestem już wiele lat lekarzem uprawnionym do badań kierowców i mogę Ci powiedzieć, że obecne przepisy, które zawierają wymagania zdrowotne do kategorii amatorskich prawka, nie zawierają potrzeby posiadania prawidłowego widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie. Również widzenie obuoczne, oczywiście pod pewnymi warunkami dotyczącymi ostrości wzroku, pola widzenia itd., itd., nie jest wymagane. Także tego, co się internauta obawia najbardziej, widzenie stereoskopowe, przestrzenne, czy inaczej obuoczne, pod pewnymi warunkami nie jest wymagane. I dotyczy to również sztandarowej kategorii, jaką jest kategoria A, motocyklowa. I dla tej kategorii jeszcze do niedawna wymagano idealnego wzroku. Oznaczało to również, że jak miałeś brak widzenia obuocznego, to traciłeś prawko i również to prawko traciło wielu motocyklistów na badaniach w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Oczywiście przy okazji jazdy za alkohol, przy okazji badań za jazdę po alkoholu. Także w tym przypadku tutaj według mnie mój widz za bardzo się zamartwia swoją wadą wzroku. Aczkolwiek jest to o tyle zdrowy objaw, że niestety ostrożności podczas badań lekarskich za jazdę po alkoholu nigdy nie jest zbyt wiele. Czyli jeżeli na przykład masz jakieś problemy jednak z ostrością wzroku, pójdź do tego okulisty, dopasuj okulary, tak żeby w WOMP-ie coś nie wyszło jak, że tak powiem, zając z kapusty, prawda? Czy jak królik, jak Filip z konopi. Także na tym kończę. Jeżeli to wideo Ci się spodobało, coś Ci wyjaśniło, daj lajka, daj kciuka. I do zobaczenia w następnym filmiku. Mówił Darek Kraśnicki, lekarz specjalista medycyny transportu z Wrocławia.